Cześć, z tej strony Monika, witam Was bardzo serdecznie i dzisiaj odkrywamy kolejny francuski region. Zapraszam Was bardzo serdecznie na zwiedzanie zamków w Dolinie Loary. Zamki nad Loarą. Zbudowane na rozkaz francuskich monarchów i arystokratów, którzy chcieli zadziwić cały świat. Podczas rewolucji francuskiej były plądrowane i zapominane. Współcześnie zamki nad Loarą są jedną z największych atrakcji turystycznych we Francji i co roku przyciągają miliony turystów. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od wizyty w Pałacu Chambord, największej posiadłości, nazywanej również Zamkiem Idealnym. Chambord został zbudowany na rozkaz króla Franciszka I i miał być spektakularny, bo musiał zadowolić wyrafinowany gust ludzi epoki renesansu. Jedną z większych ciekawostek zamku Chambord są podwójne schody, a ich oryginalną konstrukcję zawdzięczamy samemu Leonardo da Vinci. Włoski wynalazca właśnie tutaj przybył na zaproszenie króla Franciszka I i w Dolinie Loary spędził ostatnie lata swojego życia. Dwie osoby wchodzące po tych oryginalnych i tajemniczych schodach będą się widzieć, ale nigdy się nie spotkają. Kolejny zamek w Dolinie Loary znajduje się w Chinon i jest również nazywany Królewską Fortecą. To potężna średniowieczna twierdza, miejsce, w którym na pewno będzie pracowała wyobraźnia miłośników Gry o Tron czy Władcy Pierścieni. Podobno jest maj, podobno jest wiosna. Słuchajcie, jest 6 stopni. 6. Brakuje mi palca, żeby Wam pokazać. Zamarzam. A my teraz musimy się wdrapać na tą fortecę, tam gdzie idą właśnie ludzie, nie wiem czy widzicie, a wieje już tutaj. Twierdza w Chinon gościła takie sławne osoby jak król Ryszard I Lwie Serce czy Joanna d'Arc. Dzisiaj potężna warownia otoczona imponującą fosą nadal budzi respekt i stanowi jedną z ciekawszych atrakcji regionu Touraine. To będzie zwiedzanie zamku pod parasolem. Jesteśmy teraz przed głównym wejściem. Azay-le-Rideau to jeden z bardziej malowniczych zamków w Dolinie Loary. Jest zbudowany na fundamentach średniowiecznej warowni i to jeden z tych pałaców, z którego budową łączy się złowroga historia o pysznym francuskim monarsze. Zamek został zbudowany przez doradcę Ludwika XII, który zaprosił władcę do swojej włości. Niestety, arystokrata nigdy nie został nagrodzony za budowę tego renesansowego klejnotu, bo król Ludwik był po prostu o ten zamek zazdrosny. Monarcha zdecydował się oskarżyć skarbnika o defraudację, pozbawił go majątku i w ten sposób zamek wszedł do korony królestwa. I na chwilę przestało jakoś strasznie padać, więc stwierdziliśmy, że zamiast po prostu zwiedzać zamek, pójdziemy do ogrodów. I ja jestem po prostu już zachwycona tymi ogrodami, bo to nie jest ten taki typowy geometryczny park francuski. Więc tak jak widzicie, ten park zupełnie jest inny niż ten, który oglądaliśmy wczoraj. Tutaj w tym parku angielskim można zauważyć bardzo prosto, że to człowiek chciał być jak najbliżej natury i to takiej natury dzikiej, nieokiełznanej, która po prostu przypomina mu las. Słuchajcie, wreszcie mamy słońce. Po prostu po tych dwóch dniach deszczu, nieustannego deszczu, nareszcie się przejaśniło. I teraz właśnie przekonuję się, że ten region, Dolina Loary,
Jest po prostu jeszcze piękniejszy niż myślałam. Plan na dzisiaj mamy następujący, więc najpierw jedziemy zwiedzać zamek Chenonceau. To jest chyba jeden z takich najbardziej znanych zamków tutaj w Dolinie Loary i jest też olbrzymi. Pani w recepcji w hotelu powiedziała nam, że zwiedzanie zajmie nam co najmniej 3 godziny, więc stwierdziliśmy, że po prostu to będzie jedyny zamek, który dzisiaj zobaczymy, bo wolimy po prostu zobaczyć mniej rzeczy, a tak na spokojnie skupić się i nigdzie nie spieszyć. Okej. Nie ma chyba we Francji zamku, który byłby bardziej naznaczony obecnością kobiet niż Le Chenonceau. Przez kilkaset lat jego władczyniami były głównie kobiety, kochanki monarchów, królowe i francuskie arystokratki. Dlatego nazywany jest również Zamkiem Dam. Jesteśmy przed wejściem do zamku i to, co widzicie na pierwszym planie, to jest baszta. Za nią znajduje się wejście główne. I szczerze mówiąc, bardzo się cieszę, że wreszcie możemy zwiedzać jakieś ogrody, kiedy nie pada deszcz. Tutaj w tym zamku Chenonceau są dwa przepiękne ogrody. Jeden Diany de Poitiers, drugi królowej Katarzyny Medycyjskiej. Obydwa w stylu francuskim, czyli geometryczne, eleganckie. Jeszcze raz powtarzam, że natura tam jest bardzo podporządkowana człowiekowi. No i zobaczymy, jak to wygląda z bliska. Kobietą, która wprowadziła największe zmiany w zamku Le Chenonceau, była Diana de Poitiers, o kilkanaście lat starsza od króla Franciszka I, którego zresztą była największą miłością. Diana, uważana za jedną z najpiękniejszych kobiet epoki renesansu, chciała przyjmować króla w scenerii idealnej. Dlatego rozbudowała zamek Le Chenonceau, dodając do niego kilkupiętrową galerię i zbudowała olbrzymi geometryczny ogród, nazywany zresztą aż do dzisiaj Ogrodem Diany. Francuska arystokratka nie mogła jednak długo cieszyć się idyllicznym życiem w zamku Le Chenonceau. Po śmierci króla Franciszka I, jego żona, Katarzyna Medycyjska, wygnała byłą kochankę króla z zamku i odebrała jej włości. Teraz jesteśmy w ogrodzie Katarzyny. On jest nazywany takim bardziej intymnym ogrodem. Jest mniejszy niż ten ogród Diany, który zaraz zobaczymy. I wszyscy tutaj określają ogród Katarzyny Medycyjskiej jako po prostu wyraz takiej francuskiej, a w zasadzie włosko-francuskiej finezji. Wszystkie alejki, które tutaj widzicie naokoło, one są właśnie skierowane w stronę wody, w stronę parku i kiedy królowa przechadzała się tymi alejkami, mogła po prostu podziwiać jednocześnie zachodnią fasadę zamku.